trzech największych wygnańców polskiego YouTube'a, czyli Dubiel, Nitro i Boxdel, wypuścili hucznie zapowiadany film, który miał zniszczyć mnie i Wardęgę, ale wyszło jak zawsze, albo nawet gorzej. Dodatkowo Budda miał premierę swojego filmu i oceny są bardzo skrajne. A na koniec Robert Karaś został ponownie przełapany na dopingu i jego tłumaczenia mocno go pogrążyły. W poprzednich newsach gadaliśmy o spinie Książula z kandydatem na burmistrza Stopnicy. Książulo zarzucił panu Damianowi, że ten próbuje ukraść jego znak rozpoznawczy, czyli Muala. YouTuber zlecił rejestrację swojego znaku wcześniej od kandydata na burmistrza, na co pan Damian zareagował groźbami, oczekiwał przeprosin i poinformował, że sprawa trafi do sądu, a Książulo może się wypłacić ze 100 tysięcy złotych. Jak się okazało, rozprawa panów już się odbyła i Książulo poinformował na Instagramie, jak to wszystko przebiegło. Jak pewnie pamiętacie, pan Damian ze Stopnicy oczekiwał ode mnie przeprosin za... no właśnie, nie wiadomo. W piątek przyszła do mojego domu pani dzielnicowa i przyniosła mi wezwanie do sądu w trybie wyborczym. Sprawa odbyła się dziś w mojej urodziny w Kielcach. Ten weekend kosztował mnie trochę nerwów i sporo pieniędzy, ale prawda się obroniła. Wiele artykułów czy wypowiedzi youtuberów mogą was wprowadzić w błąd. Ja Muala zgłosiłem w grudniu 2023 roku, a pan Damian Muala... To też jest pojebane, że jak są wybory, to jak ktoś uczestniczy w tych wyborach, to nagle da się sprawę rozpatrzyć w paręnaście godzin, nie? Kebab w lutym 2024. War Thunder to jedna z największych gier wojennych dostępnych obecnie na rynku i zagracie w nią, na się z linku w opisie i grajcie ze mną. Przechodząc do kolejnego newsa. Oh shit, here we go again. Na pewno pamiętacie, gdy kilka miesięcy temu Robert Karaś, czyli polski triatlonista, mistrz i rekordzista świata w ultra triatlonie na dystansie potrójnego Ironmana, został przyłapany na dopingu. W jego organizmie wykryto dokładnie drostalon i meldonium. Został przez to zawieszony, przyłapany na dopingu. W jego organizmie wykryto dokładnie drostalon i meldonium. A to nie jest drostanolon? Donium. Został przez to zawieszony przez Utah na 2 lata, a jego rekord został wymazany. Mimo to otrzymał on zgodę na udział w zawodach Florida Anvil Ultra Triathlon w USA i pobił rekord 5-krotnego Ironmana. Mimo takiego sukcesu media zbyt chętnie się o tym nie rozpisywały. Prawdopodobnie przez nadwyrężone zaufanie kibiców Karasia ruchami takimi jak chociażby ostatnia kampania Mam wyjebane i bucowate podejście do jego pierwszej afery dopingowej. Drostanolon. Wiedziałem, że to biorę. To jest rodzina. Nie skończyłem odpowiedzi. Wiedziałem, że to biorę, natomiast... jakby nie zagłębiałem się, co to tam jest, bo miałem to w dupie. Wiedziałem, że to jest coś nielegalnego. Istnieje cień szansy, że gdyby Robert kontynuował swoją sportową karierę bez większych kontrowersji, nadal pewne grono by go wspierało i trzymało kciuki za kolejne sukcesy. Natomiast nawet najwierniejsze grono może stracić zaufanie, jeśli dosłownie po 7 miesiącach znowu testy antydopingowe wychodzą pozytywnie. Tym razem miał to być również drostalon oraz klomifen. I Robert sam postanowił zeznać na siebie publicznie i napisał to na swoim stories. Otrzymałem informację, że w moim organizmie nadal znajdują się pozostałości substancji, które wykryto u mnie po zawodach w Brazylii. Nie miałem możliwości przeprowadzenia badań antydopingowych przed ostatnim startem w USA. To niedozwolone. Niestety nadal mam w sobie pozostałości po tych substancjach. Nie wiem jeszcze, jakie konsekwencje formalnie mnie czekają, ale nie jest to najważniejsze. Niech moja historia będzie przestrogą dla każdego sportowca, zwłaszcza dla ludzi młodych. Nie szukam wytłumaczeń, muszę teraz ponieść konsekwencje swojej głupoty i nieostrożności. Błąd popełniony 1,5 roku temu zostanie ze mną już na zawsze. Na pewno Karaś nauczył się na poprzedniej aferze o dobrej komunikacji z odbiorcami oraz formułowaniu dobrych przeprosin. Ale wątpliwe, że w tym przypadku to wystarczy. Będąc widzem, który nie jest aż tak dobrze zaznajomiony z tematem dopingu, można powiedzieć, że wersja Roberta jest taka semi-legitna. Nie wiadomo, dlaczego nie miał możliwości wcześniejszego wykonania testów dopingowych, bo mógł je zrobić prywatnie. Ale jak się okazuje, Dawid Myśliwiec, czyli twórca kanału Naukowy Bełkot, rzucił na Twitterze nowe światło na tę sprawę. Drostalon, steryt, który u niego wykryto, ma okres biologicznego pół... Czemu on mówi drostalon, jak to jest drostanolon? W organizmie przy podaniu domięśniowym około 2 dni. Od poprzedniej wpadki jego poziom w organizmie powinien spaść o jakieś 1260 oktylionów. Pokazuje to, jak bardzo narracja Karasia o tym, że steryt tak długo utrzymuje się w jego organizmie, jest wyssana z palca. Jak się okazało, Robert odpowiedział na tego tweeta. Odniosę się teraz do długo zapowiadanego filmu na Wardęgę, który według hucznych zapowiedzi miał być na Wardęgę, ale okazało się, że jednak był na mnie. Ale ten film nie jest przede wszystkim na Wardęgę, tylko na Konopskiego, bo to Konopski poodpierdalał rzeczy. Długo internet zastanawiał się, kto może stać za tym filmem i okazało się, że za filmem z brudami na mnie, Wardęgę i Sukanek stoi Nitro, Boxdel i Dubiel. Cóż za niesamowity plot twist. To nie żart, ten film jest tak samo rzetelny jak wąskie grono zaufanych sobie osób, które go robiło. Bo najśmieszniejsze jest to, że zanim oni wypuścili ten materiał, to trafił z kilku źródeł do Wardęgi, który mi go pokazał kilka dni przed tym, jak sam go upublicznił. I
teraz jest pytanie, kto ten film opublikował, zanim my go wstawiliśmy? Bo ja też miałem spore wątpliwości odnośnie publikacji tego filmu. Najpierw odniosę się do zarzutów w moją stronę, bo są tam aż trzy obrzydliwe i dyskredytujące mnie brudy, nad którymi chłopaki pracowali w pocie czoła kilkanaście tygodni. Wiele rzeczy się wydarzy w najbliższym czasie i nie spodziewasz się. Mam mocne materiały, a w sumie nawet nie, teraz już nie ja mam, bo ja się tym nie chciałem zajmować. Tam wydaje mi się, że kto inny się będzie tym zajmował, będzie głośno. Nitro zarzucił mi w filmie, że pomagałem wybielać Boxdela podczas Pandory. Pomimo zapewnień Wardęgi odnośnie mocnych zarzutów Konopskiego do Boxdela, ten pociesza Michała i zapewnia go o swojej pomocy. Dobra, stary. Ja działam dalej z filmem, jutro go wrzucam. Załącz twoją głosówkę z odcinka. Odetnę cię od tego państwa, jak się da. To jest skurwiskie, żeby tak cię wrzucać do tego wora. Więc jak to było? Po pierwszym filmie Wardęgi wiele osób skierowało swój gniew na Boxdela i wrzucili go do tego samego wora, co Stu. Boxdel spotkał się wtedy z potężnym linczem i ludzie... Tak, ale dlaczego? Dlaczego? Bo twoja przyjaciółka chodziła i cały czas mówiła: o, nie bierzcie tłumaczeń Boxdela za pewnik. To się bardzo źle zestarzeje. Zobaczycie, co Konopski jeszcze na niego opublikuje. Robili z niego PDF-a, a jako już widziałem, że ludzie wrzucają wszystkich do jednego wora, chciałem to zaznaczyć w swoim filmie. Według mnie ich czyny nie są na tym samym poziomie. Boxdel nigdy też nie doprowadził do spotkania w realnym życiu, Stu robił to kilkukrotnie. I nie chcę Michała usprawiedliwiać, on sam mówił, że jego wiadomości były obrzydliwe i spermiarskie, ale zupełnie szczerze uważam, że Boxdel dostał niewspółmierny hejt na tej aferze. Bo sam nie wierzę w to, że jest jakimś jeśli to, o czym mówię, jest prawdą, że jego wiadomości wynikały z niedojrzałości i chęci zaimponowania jakimś wyimaginowanym wizerunkiem 190-centymetrowego mistrza MMA Śląsk, co do takiego Boxdela czy Dubiela, to poza kontrowersyjnymi czy obrzydliwymi wiadomościami, nie ma żadnych zarzutów i nie można ich zestawiać z byciem p***em. Trzeba to oddzielić. Zadzwoniłem dzień przed publikacją do Boxdela z normalnej ludzkiej empatii, żeby powiadomić go i uspokoić, że nie mam zamiaru robić z niego p***a, tylko normalnie i rzetelnie przedstawiam jego wątek, odcinając go od p***i. Zresztą obejrzyjcie sobie jeszcze raz ten wątek w moim filmie pandorowym i ocencie to sami. Co najważniejsze, nie było tam żadnego dogadywania się, jak to sugeruje Nitro, czy ustalania jakiegoś scenariusza, co mogę, czego nie mogę użyć. Chciałem go przede wszystkim trochę uspokoić, bo wiedziałem od kilku źródeł, że jest w naprawdę złym stanie psychicznym i realnie może sobie coś zrobić, a mój film był już blisko publikacji. Dostałem bardzo niepokojącą informację, ale już jest podobno plus. Ale i tak zakończę live'a. Nie wiem, kurwa, Nitro, jak bardzo upośledzonym trzeba być, żeby robić z tego taką narrację, bo na pewno masz tą całą rozmowę i dobrze znasz jej kontekst. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to to, że mieliście nadzieję, że ja jej nie mam i nie będę miał jak się bronić, ale możecie zmartwić. Bo je mam. I mogę użyć takich fragmentów jak ten. Ja, stary, nie chciałem o tym nawet wstawiać tak wcześniej filmu, nie? Ja potrzebuję więcej czasu na to wszystko, ja to muszę sprawdzać. Albo ten. Wczoraj się mi napisała, że... Ale przecież ja mam tą całą rozmowę. Jeszcze nikt w żadnym momencie mnie nie poprosił, żebym ją całą puścił, a myślałem, że tak będzie. Mogła cię okłamywać z wiekiem w tamtym czasie. Niech ludzie sami to ocenią. Link do całej rozmowy w pełnym kontekście macie w opisie. Sami ocencie, która wersja jest bardziej wiarygodna. Czy jest to informacja i pocieszenie, czy jak to sugeruje Nitro, ustawka i współpraca. Poza tym całkiem ciekawie, Nitro, że przeklejasz jedno z moich zdań, które było kompletnie innej części rozmowy i przeklejasz to tak, żeby brzmiało, jakby mówił to w kontekście Wardęgi. Sylwester, stary, za bardzo płynie na tej chmurce, stary. Nie podoba mi się to w chuj. W sensie uważam, że to jest niesprawiedliwe, że taki zarzut, stary, który rozpierdala całą wieloletnią karierę i życie, to jest są poważna sprawa. Zobaczmy zatem, jak to wyglądało w rzeczywistości. Za bardzo płynie na tej chmurce, stary. Nie podoba mi się to w chuj. W sensie uważam, że to jest niesprawiedliwe, że... Ty wiesz, ty, stary, zadzwoniłeś do mnie, rozmawiałeś ze mną, stary, wiesz, o co chodzi, jakby, kurwa, zająłeś się obiektywnym dziennikarstwem, a to, co on robi, to jest, kurwa, destroyer, wiesz, o co chodzi, to jest niszczyciel kariery, kurwa, stary, i mojego życia przede wszystkim, stary, to jest nieludzkie, kurwa. Tak nie można, to nie jest, stary, drama na zasadzie, zmienia? Wiesz, że ktoś, kurwa, oskamował kogoś, stary, i powinien, wiesz, odczuć, bo są dowody, tylko to jest taki zarzut, stary, że ja mogę, kurwa, wiesz... To jest zarzut, który rozpierdala całą wieloletnią karierę i życie, to... Co to zmienia? Że, kurwa, jest skrócone pierdolenie Boxdela, kurwa, i w momencie, kiedy on się żali na Wardęgę, ty mu każesz się w niego wpierdalać, czy co? Że Boxdel powiedział, że Wardęga zły, jak on of good.
No tak, jak dzwoni do niego Konop i go pociesza, już i tak pomijam ten moment, w którym on tutaj wkleja Wardęgę i mówi, no właśnie, gdzie Wardęga mówi, no właśnie dostałem taką informację, ale już chyba ogarnięte. I co ludzie wtedy pisali? Bo nikt nie powiedział, nikt w tamtym momencie nie mówił, że to o Boxdela chodzi. Tylko jak dobrze pamiętam, chyba że mylę momenty. Jak mylę momenty, to sorry, bo to też już było pół roku temu. Ale była taka narracja, że ktoś pojechał kurwa Konopa pobić. To jest to poważna sprawa. Ja wiem, że Boxdelowi chyba nie spodobał się kierunek, w którym to wszystko poszło. Bo uwaga, skontaktował się ze mną jakieś 2 tygodnie temu i dał mi znać, że nasza rozmowa z Pandory ma być wykorzystana w jakimś filmie na Wardęgę i że chce się spotkać i osobiście pokazać mi fragment rozmowy, którą oni chcą użyć. Bo mają być wycięte i wykorzystane w jakimś niekorzystnym świetle. Nie zdradził mi żadnych szczegółów, ale dało się wyczuć, że ma jakiegoś moralniaka i boi się odbioru tego filmu. Wiedziałem już wtedy, że Boxdel spotykał się z Dubielem i Nitro. Finalnie mu odmówiłem, bo stwierdziłem, że jeżeli cokolwiek ma na mnie wyjść, to niech wyjdzie, bo nie mam sobie nic do zarzucenia i będę w stanie wybronić jakieś zdania wycięte z kontekstu. I nie dam się wciągnąć w jakieś dziwne spotkania i knucie intryg, ale i tak... Okej, okay, czyli to wychodzi na to, że to Boxer ogólnie ten film ten, nie? Nie no, ja pierdolę ty. No to nieźle. Na koniec dnia, chłopaki, największym skrytnictwem jest to, że wykorzystaliście moją empatię i bycie po prostu ludzkim wobec Boxdela i zmanipulowaliście to, żeby mnie zniszczyć i dyskredytować. No ale dobrze, no to teraz mam takie pytanie do ciebie, bo dlaczego ta empatia jakby dzieje się tylko w kierunku Boxdela, bo jakby to był główny zarzut. Nie to, że ty jesteś empatyczny, ale że jesteś empatyczny wobec osób, które od których później możesz cokolwiek uzyskać, tak? Tak jak zostało zresztą pokazane, że możesz w późniejszym czasie uzyskać na przykład angaż w fejmie, czy Wardęga za pośrednictwem Boxdela mógł odratować Goat. Bo nie oszukujmy się, kurwa, Wojtek Gola nie jest kontentowcem takim jak Boxdel, więc Boxdela, tak, Boxdela opłacało się kurwa z tego uratować. Już takiej samej empatii nie miałeś kurwa na przykład wobec DJ-a Palasajda, bo podejrzewam, że do niego nie dzwoniłeś go pocieszać. Pomimo, że też mu się życie mu się waliło, czy 10 innych osób, które podczas Pandory też kurwa dostało rykoszetem. Więc no nie wiem, może poruszy to, że mówi, mam dla ciebie dobre informacje, Boxdel, Julia się wycofała, może będzie, może nie będzie. Umniejszając przy tym całej aferze. A wszystko to było częścią większego planu powolnego przywracania Dubiela do internetu. Chcieliśmy do Kenii, bo musieliśmy pomóc w jednej rzeczy siostrze Alicji. No i przy okazji w zeszłym tygodniu mieliśmy rocznicę, więc stwierdziłem, że zabiorę na to. Ale jakby kurwa, dlaczego wy za każdym razem musicie kurwa w taki kurwa podły sposób kurwa manipulować umysłami ludzi? To, że Marcin się kurwa kojarzy jako zła persona i czarny charakter, to nie może każdy argument kurwa polegać na tym, tak, tak, ale Marcin Dubiel. Nie kurwa Konopski, tu nie chodzi o to, czy Marcin Dubiel jest kurwa teraz w Kenii i to, czy ktoś mu chciał kurwa pomóc, czy nie, bo uważam, że ten film mu nie pomagał. I ja mu zresztą kurwa mogę nawet wyciągnąć kurwa z grupy, jak mu przynajmniej z 5 razy mówiłem, Marcin, ten film ci nie pomoże kurwa, i jak współpracujesz z Boxdelem kurwa i Boxdel wali kurwa z dupy na 2 fronty, kurwa to też jest taka abstrakcja, że to chuj, nie? To jakby za każdym razem, jak będziecie używać tego prymitywnego argumentu, tak, tak, ale Marcin Dubiel, to jakby to kurwa nic za bardzo nie zmieni, nie? No w sumie na 3 fronty. Na safari. Dubiel kolejny raz podjął się nieudanej próby wybielenia i za kulis zrobił film na mnie, Wardęgę i Sukanek. To jest już takim s***nictwem, że po prostu żal mi was. Albo twój kurwa montażysta, albo kurwa animator, którego polecił kurwa Boxdel. Co do atakowania Wardęgi. Boxdel w tej rozmowie miał duży żal do Wardęgi. Zarzucał mu płynięcie na fali Pandory, czy to, że Wardęga pomijał jakieś dowody łagodzące dla Boxdela. Więc powiedziałem wprost, jeżeli ma do niego jakieś konkretne zarzuty, to niech po prostu o nich powie. A ty nie myślałeś, żeby się wpierdolić w tego Wardęgę z tym? I niech się broni jak ma czym. Nie wiem, co tam masz w sprawie tego Wardęgi, co ona ci wysłała też w sprawie tego, że on wiedział. Ale na twoim miejscu, A tutaj na noże trzeba iść, nie? Skoro on takie coś gi, to ona ci wysłała też w sprawie tego, że on wiedział, ale na twoim miejscu. Ale znowu co to zmienia, kurwa? Jakby sens jest tego zachowany, no tak czy nie? Czemu tak wycinałeś? Ja tego akurat nie wycinałem, kurwa, jakby.
osoba, która montowała ten film, kurwa, no miała sprawić, że ten film będzie jak najbardziej smoothy. To jest, czy ja w jakimkolwiek momencie, kurwa, powiedziałem, że nie, nie mogę pokazać OG nagrań. Nie, no co ty? Nie możemy tak zrobić. Jakby nikt nawet o to nie poprosił. Czy kontekst został zachowany? Tak. To, że ty mówisz przed tym, kurwa, dwa zdania więcej, coś zmienia? Nie. Nic to nie zmienia, kurwa, a kurwa, autentycznie nic to nie zmienia. Mówisz, że masz, że skoro, kurwa, że skoro Boxel ma do niego jakieś wąty, to radzisz mu, żeby się w niego wpierdalał. Tak o? O kurwa. A tutaj na noże trzeba iść, nie? Skoro on takie coś... Ja nie jestem adwokatem Wardęgi, tak samo on nie jest moim, abyśmy tłumaczyli się za siebie. Nie oczekuję od Sylwestra, że będzie mnie bronić i vice versa. Póki co ufam Sylwestrowi i mamy dobre stosunki, ale pamiętajcie, że Sylwester to Sylwester, a ja to ja. I odpowiadamy za siebie i własne ruchy osobno. Nie wszystko, co mówi Sylwek, musi mi się podobać i odwrotnie. A jeśli tak jest, to umiem to powiedzieć wprost. Nie rozumiem też trochę poruszania na sam koniec filmu, wątku choroby Boxdela, czyli bulimi. Ja odniosłem wrażenie, że jest to wątek na zasadzie takiego wybielacza. To, że współpracujemy na pewnych polach od Pandory i wymienialiśmy się informacjami, wcale nie znaczy, że liżemy się po jajach w każdej sytuacji, tak jak to określił Nitro. A jedyny, kto liże się tu po jajach Nitro, to ty z dubielem. Kolejny destrukcyjny brud na mnie polega na tym, że skoro dogadywałem się z Boxdelem w Pandorze, muszę mieć z tego jakieś korzyści. Nitro sugeruje, że otrzymałem walkę w Fame i w ten sposób... Nie, nigdy tak nie powiedziałem, ale spoko. Zająłem się z Boxdelem. Myślę, że w tym miejscu warto zadać sobie pytanie, jaki interes miał Konopski w tym, żeby ochronić Boxdela. Nitro, nie wiem czy wiesz, może cię to bardzo zdziwić, dostałem propozycję walki za 1 400 000 zł, i ją kurwa odrzuciłem. Więc skoro ani nie wziąłem walki, ani nie związałem się w żaden sposób z Boxdelem, na przykład angażując się z nim we wspólny projekt, jak ty robiąc z nim film dla mnie, to co ty w ogóle kurwa mi zarzucasz? Ale odniosę się jeszcze do moich słów. Szykuje się kolejna walka. Nie widzę teraz żadnego potencjalnego przeciwnika na horyzoncie. Okay. Bo rzeczywiście gdzieś tam tydzień temu wpadła całkiem interesująca oferta od Fame'u, ale pieniężna, a nie z danym przeciwnikiem. Okay. I byłbym za tym, żeby zrobić taką walkę, ale na razie po prostu nie mam skill. Od mojej pierwszej walki z Xayo wielokrotnie mówiłem, że jeszcze raz bym zawalczył. Po moim pierwszym wystąpieniu dostałem tonę wiadomości, że chętnie byście jeszcze raz mnie zobaczyli w oktagonie. Nie chciałem walczyć ani z byle kim, ani byle kiedy, dlatego odmawiałem każdej propozycji, a było ich naprawdę wiele. Na przykład nie wiecie, że tuż przed Pandorą, kiedy internet dopiero zaczyna łączyć kropki, dostałem propozycję za 1 000 000 od Fame, którą też odrzuciłem ze względu na Pandorę. I ktoś może powiedzieć, że no nie wziąłeś, ale na pewno weźmiesz tę walkę. No to pierwszy raz mówię otwarcie i oficjalnie, nigdy już nie wezmę udziału w żadnej walce freakfightowej. Freakfighty niestety cały czas wypełnione są patologią i według mnie... Ale kurwa stary, jakby to jest tak naciągane, no ja pierdolę, nie? Czyli tak, dostajesz walkę na Fame przed Pandorą, ale z racji Pandory chcesz się wstrzymać, ale potem już oferta jest spoko, tylko rywala nie masz. Ale ogólnie jesteś zajebisty, bo koniec końców nie wziąłeś tej walki, tylko nie jest tak, że ty w grudniu mówisz, nie wziąłem tej walki, ponieważ... Nie mam ochoty uczestniczyć w gali freakfightowej, nie mam ochoty uczestniczyć w czymś związanym z Boxdelem czy z jakąkolwiek kurwa osobą, która tam bierze udział, tylko nie miałeś ciekawego rywala. To są jakby twoje słowa, czy nie? Idzie to w dobrym kierunku. To środowisko jest śliskie i nie mam zamiaru brać w tym czynnego udziału. To tyle Nitro, jeśli chodzi o moje przekupstwo. Nie musicie już więcej snuć teorii, że się sprzedałem, czy podpisałem się na walkę z dubielem. To tyle w temacie walk i freakfightów. To są słowa akurat szalonego reportera, nie moje. Zarzuty, które padają w moim kierunku, to domysły, które trzech największych wygnańców polskiego YouTube'a próbuje serwować jako fakty. Gdyby nie przecieki, to obstawiam, że ten film nigdy by nie został opublikowany. I dobrze, że Druid wywarł presję na publikację, bo osoby, które chciały się bawić w te manipulacje, zostały szybko zweryfikowane. W tym całym filmie pojawiła się też głosówka Dubiela i Stew przed pandorowymi materiałami. A co się dzieje? No nic, no wiesz, no mi się k***a dostaje. Ale to nie jest tak, że gdyby nie przecieki, bo jakby... No już w tym momencie jakby to jest, ta sprawa jest prosta, nie? A mianowicie Boxdel dał film Wardędze. Tylko ja się tak jeszcze zastanawiałem, bo ja to wiem jakby od 2 dni, nie? Dzień, w którym wyszła transmisja Wardęgi, ja potem wrzuciłem ten film, ale ja nie potrzebuję dzwonić do Boxdela, bo już mi to powiedział jakby. Już mi się do tego przyznał. No. Tylko teraz poczekajcie chwilę, jakby w dzień, w którym Sylwester
zlikował ten film i ja go potem wrzuciłem, to on w nocy tu był. I mi się przyznał. Tylko mówię, nie powiem tego publicznie, nie powiem tego publicznie, kurwa, zaczekam, nie? No, jakby... Jakby historię, którą mi kurwa opowiedział, to jakby nie chce mi się jej nawet odtwarzać. Bo ja tak trochę kurwa wychodziłem z założenia podczas tego wszystkiego, że nawet jakby ktoś siedział, nie wiem, kurwa siedział dyktafon Wardęgi razem z nami, no to trudno, no to jakby trzeba się z tym liczyć. Ale tak, ja nawet jak oglądam ten film, to się zastanawiam, co trzeba mieć w głowie, kurwa, żeby już nawet nie tyle, że grać na 2-3 fronty, tylko kurwa na każdy front. I pomimo tego, że Boxdel twierdzi, że bo oni tam mieli jakieś spotkanie z Wardęgą i Wardęga mu niby jakieś screeny pokazywał z tego filmu, czyli już teoretycznie go miał. Leo przesyła 9 zł i 75 groszy. Najgorsze jest to, że oni czepiają się szczegółów, słówek, a tak naprawdę w ogóle nie odnoszą się do tego, co napisałeś. No nie, no przecież to są sympatyczne, fajne chłopaki. To do czego oni się mają odnosić? Widzisz, Konopski jest pełen empatii do Boxdela i tak dalej, który go zdradził, ale on dla niego chciał dobrze. No i tyle, więc on twierdził, że ponoć Wardęga już i tak miał jakieś szczątki tego filmu. I koniec końców dał mu ten film. No bo jak już miał szczątki, to mu dał cały. I na następny dzień, chyba czy 2 dni później, bo nie wiem kiedy do końca było to spotkanie, nie potrafię ram czasowych określić. No, ponoć mieli rozmowę w basenie. No ale dobra, chuj w to. Ja wam powiem, jak myślę, że było naprawdę, nie? Było tak. Parę tygodni temu byliśmy na cygarze we Wrocławiu, bo jak do Boxdela doszło, że ma być jakiś film kręcony, który jakby na niego wpłynie, to przyjechał. Poszliśmy na obiad i ktoś z kamer ściągnął zdjęcie. Czy tego samego dnia, czy przez jakieś, czy w jakimś najbliższym, późniejszym terminie wysłał to do Wardęgi, więc Wardęga już wiedział, że takie spotkanie było. Jerriwa przesyła 10 zł. Zostałem zbanowany za mówienie prawdy. Prawda jest taka, że zostaliście zezłomowani. Sergiusz, to był strzał w kolana, szkoda, bo jestem twoim widzem. No poczekaj chwilę. No, więc dostał to zdjęcie Wardęga. Być może Konopski, bo jak tak sobie myślałem, mówię, może Konopski dostał, on mieszka we Wrocławiu, nie wiem, może chodzi do tej restauracji, może lubi się tam z kelnerem, z kelnerką i ktoś mu to podesłał. No i Wardęga, widząc takie zdjęcie, no to nie dziwne było, że go pytał, czy Boxdel się widywał z Dubielem. Więc no, on nawet go o Williama zapytał w pewnym momencie. No i jak go zapytał w pewnym momencie Williama, no to on nadal nic nie kmienił. Mnie tu za bardzo nie widać, nie? Jakby w tej bluzie Off-White siedzę ja. W tej restauracji nigdy nie było Pasternaka, więc podejrzewam, ta domniemana piąta osoba, o którą pytał Sylwester Wardęga, to było takie po prostu, a ciekawe, czy ktoś jeszcze był, nie? I przez przypadek się dowiedział, że był. No chyba, że... No nie wiem, a nazwij to intuicją, nazwij to... Albo nie wiem, może ktoś mu powiedział, bo nas na rynku widać, bo naprawdę nikt się nie ukrywał, nie? I on już od tamtego czasu wiedział i tyle. Tylko dziwi mnie to, że Boxdel Konopskiemu się wysprzęglił, że jest jakiś film i tak dalej i że musi uważać. No nie wiem, średnio to wygląda, nie? Nie, to jest jakby w kurwę telenowela. Więc no. A moim i tak głównym zarzutem do Konopskiego było to, że oni z Wardęgą do tego tematu nie podeszli od strony, w której chcą walczyć, kurwa, o te ofiary, tylko najpierw zysk dla nas, a jeśli coś dobrego z tego wyniknie, to też spoko. I koniec końców wyniknęło tego sporo dobra, bo poza jedną osobą, o którą ja już wiem i to powiem w prokuraturze, tak jak mówiłem, to już nie słyszałem, żeby ktoś, kurwa, się nie bał odzywać nawet do osób, które mają poniżej 18 roku życia w jakimkolwiek temacie. Więc no, ale to wszystko jest takie, kurwa, szemrane, to każdy każdego nagrywa, kurwa, i tak dalej, nie? Ja coraz bardziej po prostu czuję, że kurwa, zaraz ja będę nie wiadomo kim, kurwa, czy jak będę, wiesz, jakby osobą, która kryła, kurwa, pedofilię.
no. Sam Nitro dobrze wie, że ta rozmowa z Tiu i Dubiela nie trzyma się kupy i mu to podobno wytykał przy każdej okazji. Ja mu to zresztą powiedziałem, też wziąłem świadomość, bo ona sama mu napisała, że ma 14 lat, bo go poprawiła z 13 na 14. Następna rzecz, którą ja za każdym razem mówiłem wszystkim dookoła i przede wszystkim Marcinowi, jest to, że ten film nie jest w stanie go wybronić, bo ludzie i tak znajdą nieścisłości pomiędzy tą rozmową, między innymi z tym wiekiem. Tym argumentem jest to, że... Tak, tylko Marcin, tylko jakby problemem nie jest to, bo ta rozmowa, jakby ta rozmowa, ja mogę powiedzieć, ja ją słyszałem w październiku, tylko problemem w tej rozmowie jest to, że nawet ludzie powiedzieli, Marcinku, no dobra, spoko, nie wiedziałeś, byłeś kolegą zaślepiony, tylko że w momencie, kiedy mówisz ja i moja czternastka, a potem mówisz, jak mogłeś nie wiedzieć, ile ona ma lat, jak ty sam wiedziałeś, ile ona ma lat, no to to jest podstawowym problemem. Dlatego ja ci zresztą mówiłem przez ostatnie dwa tygodnie, że to nie jest broniące, no. Mimo to w ich wielkim filmie pomija ten bardzo istotny fakt i w ogóle o tym nie wspomina. Tak ma wyglądać, Nitro, to twoja wielka prawda o Pandorze? Ta głosówka nie ma nic wspólnego ze mną, czy... No nie, stary, tylko że widzisz, że nie masz jakby... Nie do końca to dobrze interpretujesz, ale już chuj, nie będę ci tego ten. Ja po tym filmie powiedziałem, że niech każdy sobie wyciągnie wnioski. A to, że potem musiałem za ludzi wyciągać wnioski, no to już chuj. A poza tym nie wiesz, w którym kierunku finalna wersja filmu by poszła, gdyby nie to, że kurwa Boxdel wam ją podesłał, nie? Czy Bardęgą, bo nasze filmy według ich osi czasu wtedy jeszcze się nie pojawiły, ale ma za zadanie pokazać Dubiela w dobrym świetle. Internauci oczywiście tego nie kupili, zarzucając, że brzmi to jak AI, czy usta... No ale dobrze, no to musisz się zdecydować, bo albo ten film był broniący Dubiela, albo ja sam, podczas gdy przyszedł tu Marcin, to go zaatakowałem i wypunktowałem. I to była ta sama transmisja, kurwa, 3 minuty po puszczeniu tego filmu, który puściłem na swojej transmisji. No to nie mogę zarazem bronić Marcina i go nie bronić i go atakować w tym samym momencie. Stawka aktorska z pamiętników z wakacji. Dziwne jest to, że Dubiel sam nie zgłosił się do nas po materiale Wontora, bo z tej głosówki wynika, że ewidentnie wiedział, że będzie postrzegany jako... osobą, która kryła kurwę do... No. On już wtedy nagrywał rozmowy, gdzie zarzucał to Stu. Przykre jest to, że taki Dubiel czy Boxdel, którzy brali udział w przygotowywaniu tego filmu, dawali jakieś materiały, dali swoich montażystów i ogólnie tworzyli ten film, próbowali tuszować swój udział w tym materiale. Tymczasem sami na ostatnim live'ie wysypali się, że praktycznie wszystko konsultowali, co dawać, czego nie dawać, jak coś może zostać odebrane. Sylwester dzisiaj mówił, że ludzie dzwonili po pracownika Goat i tak dalej. I to jest połowicznie prawda, bo parę osób, które współpracowało z Goat, to akurat i Boxdel załatwił, no, mieli jakieś zastrzeżenia odnośnie pracy z Sylwestrem. Może po prostu jest pracodawcą, ale to na koniec dnia nic z tego nie zostało wykorzystane. Mnie chyba najbardziej rozśmieszyło to, że Nitro mówił na live'ie, że zobaczcie, że oni wszyscy kręcą, a Dubiel poszedł do sądu i wyjaśnia to w sądzie. I on nie rozmawiał z Konopem, kurwa, nie chodził za Wardęgą, kurwa, nie pro... No tak, bo Boxdel to robił, no. A poza tym z tymi pracownikami Ghostu też troszkę inna akcja była, bo po fejmie jedna dziewczyna powiedziała Marcinowi, że są osoby, które czują się źle traktowane przez Wardęgę, albo źle potraktowane pośród jej podczas ich współpracy. On mi to powiedział i mówię, okej, możemy to sprawdzić. No i kto mógł załatwić byłych pracowników Goat, żeby z nimi porozmawiać, skoro ja nawet nie wiem, kto tam w tle działał. Ja, który nie był nigdy w Goat i nie wie, co to są za ludzie, Marcin, który nie był i nie wie, co to są za ludzie, a może Take One, który nawet nie wie, co się tam działo, albo kurwa i Samu, który najprawdopodobniej bolały go wtedy plecy. Mógł na przykład z imienia i mieć do nich kontakt, mógł ich znać, a Boxdel, no. I Boxdel wykonał taką pracę, że jakby na polecenie czy na prośbę, siema, czy mógłbyś załatwić mi kontakt do tej dziewczyny? Czy do tamtej dziewczyny? W ogóle w Ghost tylko dziewczyny pracują, nie? Chyba. No nie wiem. No nie słyszałem o jakichś chłopakach, chyba że chłopacy nie mieli żadnych zastrzeżeń, to też spoko. Prosił, żeby mu odpuścili, nie rozmawiał no, z ofiarą. No ja po prostu założyłem sprawę i tyle, no. Jak na tym wyszedłeś? I mówią to w momencie, kiedy opowiadają o tym, jak od kilku tygodni knuli intrygę i rozkręcenie afery w internecie. Tak Dubiel poszedł do sądu, że zakulisowo bierze udział w filmach z manipulacjami. Kurwa, brawo. Całą tą... Co ty pierdolisz? Co ty kurwa pierdolisz? Ja jakby kurwa, ja rozumiem, że ci testosteron trochę po październiku skoczył i tak dalej, ale kurwa, co ty pierdolisz?
Akcję mocno się ośmieszyli i znowu zobaczyliście, jaki ten świat influ jest lojalny i rzetelny. No i najważniejsze, mieszanie faktów i manipulowanie przy wątku skanek i kolejna próba dyskredytacji. To naprawdę trzeba być dzbanem i frajerem Nitro. No dobra, to ja mam do ciebie jeszcze parę pytań, bo to jest dobry moment, żeby je zadać. Ja wam powiem jeszcze jedną rzecz, która będzie ważna tutaj, nie? Zanim ogólnie jeszcze powiem inną rzecz. Ja myślę, że oryginalną rozmowę Boxdela z Konopskim dał mu Boxdel, jakby po fakcie. I że Konopski tego nie nagrywał w październiku. Po prostu tak myślę, nie? Bo wtedy mi się parę rzeczy kleiło. No nie wiem, no być może Konopski też sobie to nagrał, ale dlaczego tak myślę? Myślę tak, bo jak się spotkaliśmy pierwszy raz, że jakby powstawał pierwszy materiał, to Konopski zadzwonił do Boxdela i to słyszałem na głośno mówiącym. I Konopski, no być może chyba, że jest kurwa naprawdę jakimś asem, jeśli chodzi o acting, w nocy do niego zadzwonił i go o to pytał. I był bardziej taki, kurwa, co oni tam mają, coś tam, no nie wiem, stary, wiesz, na takiej zasadzie to było, nie? I to było po fejmie. A jaki to by był dzień, to musiałbym jakoś, kurwa, to zlokalizować na podstawie jakichś rozmów czy coś, nie? Ta pytał, czy coś takiego istnieje, czy ktoś nagrywał w tamtym czasie i tak dalej, nie? Więc jeśli on dzwoni do Boxdela i się go pyta, ty słuchaj, są jakieś głosówki, może coś tam ten, ktoś coś nie nagrywał i tak dalej, a teraz, nie no kurwa, spoko, no to jakby nie musiałby go pytać, skoro jakby miałby to od początku, nie? Tak samo z tą wtyką było. Znaczy nie, no ten film, wiesz, na tym filmie on niektórych rzeczy nie poruszył albo poruszył po swojemu, nie? Więc jakby, no też luz, nie? Jakby spoko. No. A, Rybson mnie pyta, to Infobox Zero to jest jakiś troll, że on to zlikował? No nie. No mówię wam, że on mi to powiedział, po prostu, nie? No. To możecie sobie nawet zobaczyć, nie? No, że przyjechał do mnie w nocy. Mi to powiedział, nie? Jakby, ja nie wiem, kurwa, mi... Naprawdę brzydzą mnie ci ludzie, kurwa, wszyscy, nie? A skąd ja miałem wiedzieć, kurwa, że za każdym razem, jak ktoś coś ci mówi, to może to być przeinaczone tylko dlatego, że rozmawia z drugą stroną i mówi jeszcze coś innego? W sumie też ciekawy jest ten film. Bo w tym filmie... Bo ten film się, kurwa, głównie na mnie skupia, a na przykład się na... A na Boxdelu się nie skupia. Więc chyba to ja wychodzę, kurwa, na większego zjeba niż Boxdel. Powiedziałem Boxdelu, jak się wyjawia, że to on zlikował? Co miałem powiedzieć? Ja nie jestem to jakiś taki, kurwa, zbyt impulsywny, co miałem, kurwa, go opluć, nie wiem. Ja już wiedziałem w momencie, kiedy ten, w momencie, kiedy Wardenga tego streama odpalił, że tu, kurwa, coś jest nie... Tu coś jest nie po kolei, nie? Że coś tu, kurwa... Coś tu, kurwa, nie pasuje, nie? Brakuje tylko teraz, żebym ja z jakimiś nagraniami wyskoczył, kurwa. z jakimiś nagrywkami, kurwa, w kuchni. No ale niestety muszę was zmartwić, ja nikogo nie nagrywam, nie? Więc jakby ja w podsumowaniu chciałbym zadać jedno bardzo ważne pytanie. Dobrze, żebyście z nim w głowie zostali. Bo skoro Konopski jest po prostu empatycznym człowiekiem, i uważał, że Boxdel dostał niewspółmiernie dużo po filmie Wardęgi. No i zarazem też nie jest adwokatem Wardęgi, tak? I też nie mogą, kurwa, dzielić odpowiedzialności. To w którym momencie w swoim filmie Konopski odniosłeś się do tego, że powiedziałeś, mam dobrą wiadomość, Julia się wycofała. Czy to już nie jest takie ważne? I się cieszył, no. Empatii dla Julii zabrakło, no.
te, kurwa, no ja po prostu wiem, ja po prostu wiem pod tym względem. Wy możecie w wielu rzeczach mieć rację, ale ja wiem, że wy, kurwa, nie byliście do końca zadowoleni, że kurwa dostaje się Bogzdelowi. Bo Dubiela owszem można spaść na stosie jakiegoś Palasajda, Disowskiego, kurwa, i Stewarta tym bardziej, kurwa, jakichś innych mapetów, co się wzięli w tym filmie. No ale akurat Bogzdel wam nie podpasował, nie? I też o tym, że jeździłeś po innych ofiarach i się pytałeś, czy coś, czy dzwoniłeś nawet do ludzi i się pytałeś, ty, a mielibyście coś na Nitra? Macie coś na Nitra? Coś ten? A na Nitra coś masz? Nie, no na pewno, no musisz mieć, no miej coś na niego, no miej coś na Nitra, no. No proszę, no powiedz, że ci dotknął. To też już nie było. No ja wiem, że mi kurwa na to nie odpowie. Właśnie tak to jest, dlatego to też jest trochę nierówna walka, nie? Ktoś sobie wrzuci filmik, a kogoś się zignoruje na transmisji. Tymczasem zapraszałeś pracowników GOAT na wywiad? Nie. Nigdy w życiu nie zaprosiłem żadnego pracownika GOAT na wywiad. Chciałem się zapytać, co im się złego, kurwa, wydarzyło podczas pracy w GOAT. Ani to nie było nagrywane, ani z nikim nagrania filmu nie ustalałem. Po prostu myślę, że jest to uczciwe, że w momencie, kiedy ktoś chce z tobą porozmawiać na jakiś temat, to warto jest go przynajmniej wysłuchać.